Zacznę od pewnego prostego ćwiczenia. Zbliża się szkoła, więc jest to na czasie. Proszę, abyście pomyśleli o tym, jaka była proporcja w waszym życiu między czasem, który poświęcaliście, czy poświęciliście na nauczenie się czegoś, a rezultatami. Jak już wszyscy tutaj przyjdą, to wytłumaczcie tym, którzy, tej większości, która jeszcze tutaj zmierza, właśnie wytłumaczcie, o co chodziło w tym wykładzie, bo niestety chyba nie złapią, a może. Więc właśnie pomyślmy o tym, jaka była proporcja w naszym życiu między czasem, jaki poświęciliśmy na uczenie się czegoś, z rezultatami. Jakie były rezultaty? Gdy patrzę w ten sposób na swoje życie, to w paru miejscach nie jest to obraz zbyt zachęcający, ponieważ mam niestety naturę Zosi Samosi. Wszystko chcę zrobić sam, na przykład narty. Gdzie tam instruktor? Po co mi instruktor? Sam się nauczę. Poświęciłem sporo czasu. Rezultaty były opłakane. Moja technika jazdy raczej nie zasługuje na miano narciarstwa. Albo niektóre przedmioty w szkole. Tyle godzin poświęconych na przykład na matematykę. A rezultaty? Lepiej nie pytajcie mnie o maturę z matematyki. Z tych wszystkich godzin, które poświęciłem, to bym powiedział, że tak co najmniej 2000 godzin zostały całkowicie zmarnowane przez niewłaściwe podejście. A 2000 razy 0 jest ile? Tak. 20 tysięcy. No. Widzę, że ktoś jeszcze więcej godzin zmarnował nauki na matematykę. Dobrze. Poczułem się lepiej. A więc dzisiaj o tym, jak się uczyć, by się nauczyć. Skoro rok szkolny puka już do naszych bram, jak się nauczyć i mieć pożytek z tego, że się czegoś uczymy, ale w dziedzinie, którą tutaj się przede wszystkim zajmujemy, chcemy być uczniami Chrystusa. Jak się uczyć z Biblii, żeby się nauczyć, by moje życie się zmieniło? Bo można się uczyć i nie nauczyć się, spędzić mnóstwo godzin życia na uczeniu się, na wykładach, studium w małych kręgach, ale czy rezultaty zadowalające? Ci z nas, którzy są tutaj w naszej wspólnocie 30 lat plus, no to może i 10 tysięcy godzin przez te 30 lat by się uzbierało. Czas poświęcony na uczenie się, ale jakie są rezultaty? Gdy patrzymy pod tym kątem na Biblię, na przykład na Nowy Testament, drugą część Biblii, a więc Ewangelię, Dzieje Apostolskie, listy, pod kątem czasu poświęconego na uczenie się i rezultatów, to obraz jest mocno poruszający, a nawet miejscami przerażający. Ostatnio trochę o tym rozmyślałem, trochę więcej. Przeglądałem Ewangelię, listy, Dzieje Apostolskie pod tym kątem i jak nigdy przedtem moja uwaga została zwrócona na pewien fakt i przyznam, że ten obraz mnie bardzo poruszył, a nawet przeraził. Ludzie, którzy się uczyli, ale się źle nauczyli, a później próbowali te chybione poglądy zaszczepiać, zarażać nimi innych. I można odnieść wrażenie, czytając pod tym kątem Nowy Testament, że była to wręcz totalna wojna tam w pierwszym kościele. Mamy czasami taki wyidealizowany obraz chrześcijaństwa. Wszyscy są mili i uprzejmi.
i jeszcze bardziej mili i uprzejmi, otwieramy Biblię, a tu raczej obraz jakiejś totalnej wojny. Przesadzam? Choćby końcówka listu do Rzymian z 16 rozdziału, popatrzmy. Paweł pisze, proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich, tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. I tak jest naprawdę w bardzo wielu miejscach, na przykład list do Efezjan 4. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Więc to nie jest taki obraz chrześcijaństwa, że wszyscy się uczą i powoli coraz bardziej stają się podobni do Chrystusa. Jest z czasem coraz milej i przyjemniej. Niektórym wprawdzie trochę nie wychodzi, więc są z tego powodu smutni, ale wszyscy mają nadzieję, że pewnego dnia obraz jest, obraz rzeczywistości jest inny. Wielu z tych, którzy zaczynali dobrze, zaczęło z czasem głosić jakieś odmienne zasady i idą na wojnę. Wypowiadają wojnę temu nauczaniu, którego mieli się nauczyć. Zamiast się go nauczyć, stali się przeciwnikami nieprzebierającymi w środkach. Taki obraz. Dlaczego tak się dzieje? Dobrze jest o tym wiedzieć również na początku drogi za Chrystusem, by nie stać się ofiarą, by się źle nie nauczyć, tak jak na nartach bez instruktora. Potrzebujemy poruszać się w tej rzeczywistości, więc zapraszając do przygody poznania Chrystusa, nie zapraszam do jakiegoś klubu książki, raczej na zajęcia sztuk walki. Potrzebujesz od początku sam się dobrze nauczyć, a później się umieć obronić, by nie zmiótł ciebie jakiś byle powiew nauki, bo jakiś mówca w internecie zacznie ci schlebiać, chociaż ciebie nie zna, ale mówi, że nie interesuje go nic innego, jak tylko twoja trudna sytuacja, co ciebie niepokoi. Jest trochę inaczej niż tam ciebie uczyli, dobrze myślisz, mając te wątpliwości, masz rację, cieszę się, że teraz znajdujesz to, co ci pasuje. Ale jest pytanie, jaki jest koniec tej drogi? Jak się uczyć, by się nauczyć, by życie się zmieniło i by umieć obronić się przed sprowadzaniem na manowce? Dzisiaj idziemy dalej przez Ewangelię Jana, jesteśmy w 8 rozdziale, przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego odcinka. A oto znowu innym razem rzekł do nich Jezus. Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada, tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich. Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Czy ludzie, z którymi Jezus rozmawiał w tamtej chwili, uczyli się tak, żeby się nauczyć? Jezus mówi, będziecie mnie szukać i pomrzecie w swoim grzechu. Będziecie mnie szukać, a więc będziecie się uczyć, ale i tak pomrzecie w grzechu, nie nauczycie się, czyli będziecie się uczyć, ale nie nauczycie się. Dlaczego? Gdzie tutaj tkwi błąd?
Możemy to zobaczyć w reakcjach tych ludzi na nauczanie Jezusa. Jezus mówi tutaj na przykład zdanie: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. A jak oni reagują? Mówią: czyżby chciał się sam zabić? Na pierwszy rzut oka wydaje się to całkowicie absurdalne. Jak można tak zareagować? Dlaczego nie zapytali Jezusa: ale co masz na myśli? Zamiast tego mieli już gotową odpowiedź, że widocznie Jezus chce popełnić samobójstwo. Właśnie o tym mówi tutaj. Wydaje się to szczytem absurdu. Ale zastanówmy się, czy nam się czasami coś takiego nie zdarza, że słyszymy jakieś nauczanie, ale mamy już własny pogląd i ten pogląd jest dla nas miarodajny, jego się trzymamy, więc myślimy: no, z tym nauczaniem się nie zgadzam, bo przecież wiadomo, jak jest, to nie jest prawda. Na tym polega mechanizm. Jak uczyć się tak, żeby się nauczyć? Tutaj na zasadzie, na razie przeciwieństwa, jak uczyć się i się nie nauczyć, uważać swój dotychczasowy sposób myślenia za miarodajny i wszystko, co jest z nim niezgodne, jest oczywiście błędem. Ale jest pytanie, czy wtedy w ogóle można mówić o uczeniu się? Nie. X plus 0 jest ile? Ty nie odpowiadaj. X plus 0 jest ile? X. Człowiek niczego nowego się nie nauczył. To, co miał na początku, ma dalej. Niczego nowego od Chrystusa się nie nauczy. Nie doświadczy rozwiązania swoich problemów, bo wie lepiej od nauczycieli, których Bóg postawił na jego drodze. Czy w takim razie ta osoba jeszcze się czegoś w życiu w ogóle nauczy? Tak może się wydawać. Pójdzie za nauczycielami, którzy jej pasują, utwierdzą w tym stanie świadomości, który ma. Później taka osoba może sama stanie się nauczycielem i będzie ten obraz powielała, ewentualnie jakieś nowe pomysły na potwierdzenie. Tak właśnie pojawiła się wojna w pierwszym kościele. I moglibyśmy się temu dziwić, że Jezus przecież tak doskonale nauczał, jego pierwsi naśladowcy wiernie przekazali depozyt, a tu powstała taka walka, gdzie przeciwnik w ogóle nie przebiera w środkach. I moglibyśmy się temu dziwić, gdyby nie świadomość, że przecież przeciwnik, szatan, zrobi wszystko, by zdyskredytować, by rozwalić. I gdy sobie to uświadamiamy, to nagle wszystko pasuje. Nie może być inaczej. Musi być walka. Chrześcijaństwo to nie wyidealizowany, sielankowy świat, ale duchowa wojna. I w tej wojnie potrzebujemy opowiedzieć się, po której ze stron. Jezus powiedział do swoich przeciwników w dyskusji: wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka. Mówicie, że szukacie Boga, tak jak tutaj jest napisane. Nikogo nie szukacie, to są tylko pozory, piękne hasła. Będziecie mnie niby szukać, będę na waszych sztandarach, ale i tak pomrzecie w swoich grzechach. Niczego się nie nauczycie. A czego tamci ludzie w naszym fragmencie Ewangelii Jana mogli się nauczyć, gdyby chcieli? Jezus mówi: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Czego można nauczyć się z tych słów? Między Bogiem i człowiekiem jest przepaść. Człowiek jest oddzielony od Boga przepaścią. Jezus mówi: tam, gdzie ja idę, wy nie możecie pójść. To znaczy, przepaść,
która oddziela człowieka od Boga, jest nie do przebycia, nie do pokonania przez samego człowieka. Człowiek przez cokolwiek by nie robił, przez własne wysiłki, nie jest w stanie pokonać przepaści, jaka dzieli go od Boga. Ale człowiek wie lepiej. Buduje całe systemy religijne, żeby jednak tą przepaść pokonać. Mówi, a ja spróbuję pokonać tą przepaść przez swoje dobre uczynki, zasłużę na zbawienie, chociaż jest to niemożliwe. Zobaczmy, co napisał Paweł w liście do Galatów 2. Przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Przez wypełnianie przykazań, mówiąc inaczej, nikt nie osiągnie zbawienia. I tak jest w Biblii napisane, jak to się mówi, jak byk, ale człowiek wie lepiej. Jak to osiągnąć zbawienie? Paweł apostoł coś na ten temat tam powiedział, że z uczynków nie, ale przecież wiadomo, że można. Przecież tylu ludzi, miliony ludzi w to wierzy. Trzeba starać się osiągnąć zbawienie przez dobre uczynki. Jezus mówi, będziecie mnie szukać, ale pomrzecie w swoich grzechach. Będziecie niby się uczyć, ale się nie nauczycie. Dlaczego? Bo jesteście sami dla siebie autorytetem i przecież wiecie, że jest tak, jak sądzicie. Jak się, więc mamy odpowiedź na pytanie, jak się uczyć i się nie nauczyć? Samemu wiedzieć lepiej. Przyjmować tylko to, co się zgadza z moimi dotychczasowymi poglądami. Ale gdyby ktoś chciał inaczej, gdyby chciał znaleźć drogę, jak się uczyć, by się nauczyć, przez dobre uczynki nie zostanie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Nie jesteśmy w stanie pokonać przepaści, ale co możemy zrobić? Jakie jest rozwiązanie? Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu Ewangelii Jana. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do niego, kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus. Przede wszystkim, po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię wobec świata to, co słyszałem od niego. A oni nie pojęli, że mówił o Ojcu. Jak pokonać przepaść, która oddziela mnie od Boga? To Bóg pokonał tą przepaść ze swej strony. Posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, bo człowiek nie może sam nic z tym zrobić, nie poradzi sobie z przepaścią. Może natomiast zaufać Jezusowi. Jezus przyszedł po to, by zabrać na drugą stronę przepaści, tam gdzie jest Bóg, tych, którzy zaufają Jemu, którzy przestaną ufać sobie, innym ludziom i zaufają Jemu. Trzeba uwierzyć w Jezusa. Jednak jaka to ma być wiara? Bardzo ciekawą rzecz Jezus tutaj mówi o sobie. Mówi, jeżeli uwierzycie, że ja jestem. Kiedy mówi te dwa słowa, ja jestem, te słowa mają konkretne znaczenie. Bóg, kiedy objawiał się Mojżeszowi i posłał go, żeby wyzwolił swój naród, przedstawił się właśnie w ten sposób. Ja jestem. Jestem po hebrajsku Jahwe, to tytuł Boga. Jezus, używając tych słów wobec siebie, powiedział, wskazał, że jest Bogiem. Biblia Tysiąclecia podaje te dwa słowa, ja jestem, dużymi literami. Inaczej ujmując, Jezus powiedział, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem Bogiem,
Tamci rozmówcy dokładnie tak to zrozumieli, że nazwał siebie Bogiem, bo na koniec tego rozdziału, kiedy tam dojdziemy, to zobaczymy, że chwycili za kamienie i chcieli go zabić, ukamienować, ponieważ nazywał Boga swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Ale taki jest warunek pokonania przepaści. Trzeba uwierzyć Jezusowi jako Bogu, zaufać Mu, trzeba uznać Go za swojego Boga, Pana. Czy rozmówcy Jezusa byli na to gotowi? Co odpowiadają? Werset 25. Kim Ty jesteś? Jezus dał im już wszelkie dowody na to, że jest Bogiem. Można powiedzieć, że już więcej nie było nic do dodania. Ale oni i tak nie chcieli tego przyjąć. Więc co Jezus odpowiedział? Tam pod koniec 25 wersu mówi: przede wszystkim, po cóż jeszcze do was mówię? Te słowa przede wszystkim, dokładne tłumaczenie, od początku. Inaczej mówiąc, wracamy do punktu wyjścia. Niczego się nie nauczyli. Trzeba wrócić do samego początku. To podobnie jak nauczyciel w szkole czasami tłumaczy coś przez godzinę, dwie i stawia takie końcowe pytanie, żeby już tak się ucieszyć, że uczeń pojął to, o czym mówi, a uczeń mówi: no ale o co chodzi? Zupełnie jak ja na korepetycjach z matematyki przed maturą, nauczyciel mówił: no musimy w takim razie wrócić do początku. Jakie szanse dawał Jezus tym rozmówcom, z którymi tamtego dnia miał do czynienia, szanse na to, że w końcu uwierzą? Nie, mówi: po co jeszcze z wami rozmawiam? Nie daje im większych szans. Dlaczego nie mógł zbudować ich wiary? Co jest największym problemem z naszej strony przy pokonaniu przepaści? Wola, tak? Nasza wola. Po prostu człowiek albo chce, albo nie chce. I tego problemu nawet Chrystus nie pokona, ponieważ stworzył nas z prawem wyboru i ostateczny wybór należy do nas. Jeżeli człowiek nie chce, to Chrystus nie zabierze go na siłę na drugą stronę przepaści. Tak więc podstawowy problem, na który dzisiaj patrzymy: jak uczyć się Chrystusa, żeby się nauczyć, żeby nasze życie się zmieniło, żeby też człowiek był zbawiony. Bo można się uczyć, ale się nie nauczyć. Ludzie, którzy się tak uczą, że się nie nauczą, że się źle nauczą, dlaczego? Gdzie tkwi błąd? Słyszymy jakieś nauczanie, ale mamy na to już własny pogląd. I ten pogląd jest dla nas miarodajny. Wszystko, co będzie z nim niezgodne, no, jest nie do przyjęcia, jest błędem. No taki dobry nauczyciel, większość mówi dobrze, tak? Ale z tym i z tym się nie mogę zgodzić, po prostu on nie ma racji. Okej. Ale taki człowiek, jeżeli podobne założenie ma na wejściu, niczego się od Chrystusa nie nauczy i nie doświadczy rozwiązania swoich problemów, bo wie lepiej od nauczycieli, których Bóg postawił na jego drodze. Wielkie pytanie, które dzisiaj można postawić: czy ten problem dotyczy również chrześcijan, tych, którzy zaufali Chrystusowi? A jakże? Właśnie stąd brał się problem u początków chrześcijaństwa, na początku Kościoła. Problem wyjściowy jest taki, że istnieje ogromny rozdźwięk i bardzo duża odległość między poglądami, jakie mamy, a tym, jak jest naprawdę. Chociaż człowiek myśli,
zwłaszcza w pewnym okresie swojego życia, gdzieś tam, kiedy jest trochę młodszy, to czasami myśli, że no przecież on zna prawdę i wie, jak jest. Ale jest inaczej niż myślę. Ja jestem tutaj, tu jest mój umysł, a tu jest umysł Chrystusa i tu jest prawda. I ta odległość może być różna, albo bardzo daleka, a potem może się zmniejszać. W końcu mogę nauczyć się umysłu Chrystusa. Dlatego, jeżeli człowiek nie rozwiąże tego problemu, jego dylematy nie zostaną rozwiązane, potrzeby nie zostaną zaspokojone i umrze niepojednany z Bogiem. Czego potrzebuje? Uczyć się tak, żeby się nauczyć umysłu Chrystusa. I ta odległość między myśleniem naszym a umysłem Chrystusa potrzebuje być zmniejszona. W Biblii możemy zobaczyć, jaką strategię ma Bóg, jaki ma na to sposób, żeby tą odległość zmniejszyć, by ludzie poznali prawdę i przeszli od swojego sposobu myślenia, który jest daleki od prawdy, do umysłu Chrystusa. Jaka jest strategia Boga? Jak on to robi? Czy strategią Boga jest to, żeby każdy sam odkrył te różnice i sam nauczył się właściwego spojrzenia z Biblii? Czy taka jest strategia Boga? Nie. Gdy urzędnik królowej etiopskiej jechał i czytał sobie proroka Izajasza, nie mógł zrozumieć, to jak Bóg mu pomógł? Przecież mógł posłać mu nawet anioła, żeby mu wytłumaczył. Ale anioł tylko powiedział człowiekowi, Filipowi, idź tam i wytłumacz. Gdy setnik Korneliusz interesował się Bogiem, potrzebował zrozumieć istotę, jak Bóg mu pomógł. Posłał mu anioła? Nie, anioł poszedł do Piotra i powiedział, idź i mu wytłumacz. To jest strategia Boga na zmniejszenie tego dystansu między poglądami ludzi a prawdą. Zobaczmy, jak systematycznie jest to ujęte w Bożym Słowie, list do Efezjan 4. I on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. I tu dalej jest ten tekst, który wcześniej czytaliśmy o tym, co dzieje się w chrześcijaństwie. Jakie zamieszanie? 14 wers. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Jaka jest strategia Boga na zmniejszenie dystansu między poglądami człowieka a prawdą? Bóg posługuje się ludźmi, którzy są nauczycielami oraz mają inne dary, w których nauczanie jest częścią. Bóg ich specjalnie powołuje, przygotowuje, kształtuje i oni mają pomóc zmniejszyć ten dystans. A jaka jest strategia szatana, żeby ten dystans utrzymać między umysłem człowieka a prawdą? W jaki sposób on przede wszystkim zwodzi ludzi? Jezus w pewnym momencie swojego nauczania zacytował proroka Zachariasza takie słowa. Popatrzmy. Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Mateusza 26. Strategią przeciwnika jest uderzenie w przywództwo, w tych, którzy mają właśnie ludzi prowadzić do prawdy. Uderzyć w przywództwo, zdyskredytować je, zniszczyć zaufanie w każdy możliwy sposób. Wszystkie chwyty dozwolone.
Zobaczmy, jak to działo się w pierwszym kościele, na przykładzie Koryntu, kościoła w Koryncie, i Paweł pisze do nich takie słowa. Popatrzmy, rozdział 4. My głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie. My niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy, czyli jesteśmy głodni, cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani, skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują, dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. Nie mamy czasu zgłębić wszystkich tych słów. W każdym razie walka szła o zdyskredytowanie tych, których Bóg powołał, żeby zmniejszyli dystans. Na czym polega ten mechanizm? Jaki jest jego cel? Pokazać, że przywództwo jest niepotrzebne, że tak naprawdę świetnie byśmy sobie poradzili bez niego. My sobie sami świetnie poradzimy. Paweł mówi, my głupi, wy mądrzy. Jesteście mądrzejsi od nas, wiecie lepiej. Przywództwo jest tylko ciężarem. Czy w ogóle może zrobić coś, czego my nie możemy zrobić? Ten mechanizm działania szatana, jego strategia, można ująć go obrazowo. Człowiek jest jak owca, która potrzebuje pasterza, każdy z nas. Potrzebujemy zaufać, że ktoś poprowadzi nas dobrą drogą. Jak można w to uderzyć? Jak można ten stan uczenia się zniszczyć? Wmówić owcy, że jest lwem. Że sama sobie świetnie poradzi. Wtedy owca, która myśli, że jest lwem, patrzy na kogoś, kogo Bóg posłał, by pomagał, patrzy na niego z politowaniem. No, to ja powinienem, czy powinnam powiedzieć tobie, jak jest, jak trzeba postąpić. Popatrzcie na tych przywódców chrześcijańskich, oni są śmieszni. Są nieporadni, a zobaczcie na te wspólnoty, które prowadzą. Co tam się dzieje, co tam się wyrabia w tych wspólnotach. Chociaż w danej wspólnocie może być bardzo dobrze, może być prowadzona jak najlepiej, ale owca, która myśli, że jest lwem, to inny obraz pasuje do jej wyobrażeń, że tam jest bardzo kiepsko, że tam się nikogo nie troszczy. Ja powiem wam, jak powinno być we wspólnocie, bo ja jestem lwem. A przywódcy, liderzy, śmiechu warte. Pojawia się pogarda, właśnie dokładnie o tym pisze Paweł, że tak było w Koryncie, w tamtej wspólnocie, czego tam doświadczał, nawet pogardy, a więc drwina z przywództwa, obśmiewanie różnych cech. I wszyscy mają fajną zabawę, ale jest pytanie, co będzie z owcą, która myśli, że jest lwem i że pasterze są jej niepotrzebni? Bo jednak prawda jest taka, że nie jest lwem, tylko owcą. I przy konfrontacji z przeciwnikiem, przeciwnik mają jak na widelcu. Nie poradzi sobie. A co jest przeciwnikiem? Bóg wielokrotnie nam to objawił, że pycha chodzi przed upadkiem. Owca, która myśli, że jest lwem, nie poradzi sobie ze swoim największym wrogiem, którym jest własna pycha. Ta pycha ją zniszczy, doprowadzi do upadku, poprowadzi na manowce. Bo w przypadku przywódców, tych, przez których Bóg zamierza zmniejszać dystans, Bóg musiał każdego z nich długo przygotowywać na spotkanie z tym głównym przeciwnikiem, pychą.
Całe lata upokorzeń, kształtowania, by byli pokorni. Mojżesz, by spełnić swoją wyjątkową rolę? Bóg zaprowadził go na pustkowie i przez 40 lat mógł sobie rządzić stadem owiec. Bardzo upokarzające. On, który wychował się na najlepszym przywódczym środowisku tamtego świata, na dworze Faraona, który był przygotowywany do zarządzania narodem, dumny jak lew, ale Bóg go zaprowadził na 40 lat, by sobie porozmawiał z owieczkami, tak? I to było wszystko, co mógł zrobić. Ale dzięki temu, jak mówi Boże Słowo, stał się najpokorniejszym z ludzi. Król Dawid miał swoje długoletnie upokorzenia po tym, jak zwyciężył nad Goliatem. Długa, żmudna droga budowania pokory, by potem przez 40 lat dobrze rządzić narodem. Był najlepszym królem w historii. Ale gdyby nie przygotowanie, które Bóg mu zaserwował, jego największy wróg, pycha, szybko by sobie z nim poradził. Paweł apostoł w końcu, człowiek hiperaktywny, 13 lat na pustkowiu i tak dalej, i dalej. Bóg pieczołowicie przygotowuje tych, którzy mają być jego narzędziami, by ich własna pycha nie zniszczyła ich, gdy będą nauczycielami. Bo stanąć przed ludźmi i być przez Boga użytym jako nauczyciel, to soda pójdzie do głowy każdemu, kto nieprzygotowany. I teraz mamy owcę, która usłyszała, że jest lwem, że przywództwo jest tak naprawdę zbędne, bo przecież teraz ona może nauczać ludzi. Płakać się chce na samą myśl, co z takich ludzi pozostanie. Zostaną rozbitkami, którzy będą się tułać i nie będą sobie umieli poradzić. Póki co może być dobrze. Ja wiem, jak jest, jestem lwem. Ale co się dzieje, kiedy ktoś daje się na taką drogę nabrać? Ktoś z natury cichy i spokojny jak owca staje się nagle jak lew, hiperaktywny, wojowniczy. Ale jaki będzie koniec tej drogi? Potrzebujemy znać strategię szatana i nie dać się na nią nabrać. Potrzebujemy chować się przed nią za Chrystusa. Potrzebujemy pójść za strategią Boga i nie dać się nabrać na strategię szatana. Bo jeżeli dajemy się nabrać na strategię szatana i pozwalamy sobie na jakieś tam negatywne działanie wobec przywództwa, niszczenie go, to piłujemy gałąź, na której siedzimy. Jeżeli skutkiem zwiedzenia będzie pogarda wobec przywództwa, pozbawiamy się sposobu, jaki Bóg przygotował, by zmniejszać ten dystans między nami a prawdą. By nas Bóg mógł naprawdę ratować. By mieć nie tylko zbawienie, ale też zwycięskie życie. A więc widzimy, że chrześcijaństwo to coś więcej niż wycieczka krajoznawcza. Nie jesteśmy zaproszeni na miłą pogawędkę i wycieczkę, ale raczej na wojnę, która się toczy. Wojnę o bardzo wysoką stawkę. I do nas należy wybór, po której stronie staniemy. Czy będziemy naprawdę uczniami, którzy korzystają z okazji, by się uczyć. By tak się uczyć, by się nauczyć, by życie było zmienione. I jeżeli dobrze wybieramy, to mamy szansę, że czas, który poświęcimy na naukę, czasami jest to długi czas, bo przez lata uzbierają się tysiące godzin uczenia się Bożego Słowa, ale że ten czas nie zostanie zmarnowany, problemy zostaną rozwiązane, życie się zmieni
i będzie z wami trochę lepiej niż ze mną w tym temacie matematyki.